Witajcie serdecznie, Welderart z tej strony. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy budowę polskiego czołgu lekkiego 7TP z firmy IBG. Najpierw przygotujemy sobie ramkę, oczywiście nie będziemy rozmawiać o tym, jak wycinać część, jak ją oczyścić i pozbyć się niepotrzebnych skaz, bo chyba każdy to potrafi, więc ten etap będę raczej przyspieszał lub go po prostu pomijał. Krótko mówiąc, używam pilników, używam gąbki ściernej i ewentualnie skalpela. Pierwsze części już możemy kleić. A żeby film nie posiadał 5 godzin całego procesu budowy, będę starał się upraszczać troszeczkę ten etap. I dwa wirniki mam już wykonane. Teraz wytniemy sobie z ramek części silnika. Używam cążek Tamiya, bardzo fajne, bardzo ostre. Świetnie nadają się do wycinania części. Znowu usuwam niepotrzebne nadlewki, szwy i tak dalej, i tak dalej. Powierzchnia musi być równa, żebyśmy nie mieli niemiłych niespodzianek. Sprawdźmy sobie jeszcze teraz spasowanie części. Jak widzicie, jest w porządku. Bez żadnych kłopotów, wszystko pasuje na swoje miejsce. Budowa silnika postępuje, widzimy już pierwsze efekty, fajnie zaczyna się już rysować nam ten silnik. Kolejne elementy dokładamy. No i wygląda to tak na razie. Więc te etapy mamy już z głowy, ja po prostu je skreślam instrukcji. Wycinamy teraz donną wannę pojazdu i wklejamy wcześniej wykonane elementy. Będziemy się zabierać teraz za pierwsze malowanie wcześniej wyciętych części i będziemy używać do tego primera. Z racji tego, że części są wycięte dopiero z ramki, więc warto je wcześniej oczyścić i nałożyć primer. Ja w tym przypadku używam Mr. Hobby Surfacera 1000. Przyspieszę troszkę ten proces, bo bez sensu jest oglądać, jak kładę szary primer na części, więc myślę, że każdy zrozumie, o co chodzi. Tu po prawej stronie mamy szafkę amunicyjną. Jest ona z blaszek fototrawionych. Też primer sobie z nią poradzi, nie ma z tym żadnego problemu. Warto by wcześniejsze części po prostu zostały dobrze odtłuszczone. Ja używam do tego produktów IPA, czyli alkoholu izopropylonowego. Nadamy teraz pierwszy kolor w naszym pojeździe, z racji, że bardzo mało jest instrukcji, które pokazują, jak ten pojazd wewnątrz wyglądał. Wykonam go według instrukcji, czyli w kolorze lekkiego piasku. Możecie kupić dedykowane farby, od na przykład Hataki. Producent wymienił bardzo dużo firm, które mają kolory bardzo zbliżone lub podobne. Ja natomiast wykonam je z farb, które wcześniej Wam pokazałem. W procesie dalszego weatheringu, modulacji wszystkich efektów, farby troszeczkę zmienią kolor, więc nie ma według mnie się co za bardzo skupiać na.
Kolor stali wybrałem od firmy Warpaintera. Moim zdaniem jest to bardzo fajny kolor stali, plate mail. Niezbytnio srebrny, rzucający się w oczy, ale bardzo fajnie imituje taką stal. Więc ja po prostu wybrałem ten kolor. Malujemy teraz zbiornik na paliwo. Kilka kolpy rozcieńczalnika i używamy nowych farb od AK, trzecia generacja, farby akrylowe. Tutaj mamy kolor akurat złoty, bardziej on wpada troszkę w kolor mosiądu, więc dlatego go wybrałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Maluję właśnie amunicję do wcześniej wspomnianej szafeczki. Kolor zielony idealnie będzie nadawał się do magazynków, do KM-u, są oczywiście one w skrzyniach, świetnie nadadzą się do wnętrza pojazdu, bo wnętrze będzie trochę widoczne, więc po prostu pokrywam tym oto kolorem skrzynie amunicyjne. Silnik mamy wcześniej pomalowany kolorem właśnie plate mail od Warpaintera, a teraz nanosimy na niego na całość czarny wash. Chcę trochę stonować kolor właśnie tej stali od Warpaintera, więc czarny wash idealnie się do tego nada. Po prostu nanoszę na całość. Dzięki temu zabiegowi silnik optymalnie wizualnie się przyciemni, będzie bardziej miły dla oka. To jest chyba skrzynia transmisyjna, tak mi się zdaje, która jest na froncie pojazdu, więc ten sam zabieg jak z silnikiem. Następnie siedzenie, tutaj akurat muszę was przeprosić, bo etap, kiedy wykonywałem to krzesło, mi zaginął. Natomiast tapowałem po prostu gąbeczką różne kolory, a na sam koniec przetarłem go kolorem sepia od Game Coloru. Jeżeli obserwujecie moje wcześniejsze filmy, na pewno widzieliście, jak bardzo często używam koloru sepi. Więc myślę, że będzie dla was bardzo prosta sprawa, by wykonać tak samo wyglądające krzesło. Obecnie kolorem czarnym maluję wszelkie drążki.
No i tutaj, jak wspomniałem wcześniej, White Spirit jest to rozcieńczalnik do olejnych i lub emali. I za pomocą patyczków do uszu będziemy wycierać nadmiar czarnego łosza z silnika. Staram się nie wycierać go w całości, tylko przecierać elementy, które są najbardziej wystające. I skrzynia transmisyjna, ten sam efekt. Możemy także wykonać to pędzelkiem, natomiast świetnie sprawdzają się do tego właśnie wajciki do uszu. Trzy produkty, trzy efekty od Amomiga. Są to efekt zacieków z paliwa, z oleju i zabrudzeń silnika. Więc tutaj mamy zbiornik na paliwo i pokrywamy go całego engine grime. Nakładam go na całość tak samo automatycznie, jak robiłem to z czarnym łoszem na silnik. Teraz metodą tapowania dodaję troszeczkę więcej tego produktu. Silnik także dostanie warstwę engine grime, czyli tam, gdzie brud najwięcej będzie się zbierał, tam dodaję właśnie ten produkt engine grime. Chcę, żeby silnik bardziej był stonowany, więcej detali posiadał, a tak, żeby zabrudzenie wyglądało bardziej realistycznie.
przy korku samego wlewu chcę oczywiście uzyskać delikatne plamki, zacieki od rozlanego oleju, więc tutaj strykając pędzelka nakładam takie delikatne, malutkie kropeczki, by ten zbiornik nie był tak monotonny. Większe plamki, które są dla mnie za duże, oczywiście wycieram white spiritem. Teraz przyszła kolej na położenie satynowego lakieru. Jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chcemy, by wash bardzo ładnie rozpłynął nam się po powierzchni. Wash, który będę używał, jest od Amomiga, bardzo fajnie się rozpływa. Przeważnie używam albo bardzo ciemnego, albo tego właśnie dark brown. Świetnie się do tego nadaje, bardzo fajnie podkreśla wszelkie detale. Nadmiar washa oczywiście zmywam white spiritem. Wash staram się nakładać jako pin wash, więc mam troszeczkę mniej roboty. Gdybyśmy nałożyli upo wash na całość, tak jak w przypadku silnika, byśmy zmienili także ton koloru. Więc dla mnie wygodniejszą decyzją jest nałożenie pin washa. No
i tak to wygląda po wstępnym oczyszczeniu. Oczywiście będzie to wszystko w środku, będzie bardzo mało widoczne, natomiast wiem, że tam jest. Pamiętajcie, do wycierania washa świetnie nadaje się syntetyczny pędzelek. Nie używajcie drogich pędzelków z naturalnego włosia, bo po prostu je zniszczycie. Chemia bardzo się z nimi obędzie źle. Trzy kolory rdzy, z których będę wykonywał wydech na silniku, więc na tej zasadzie maluję pierw podkładowym kolorem, czyli najciemniejszą rdzą, a później gąbeczką i metodą stipplingu z pędzelka nanoszę nieregularne kształty. Zamontujmy teraz silnik już wreszcie do wnętrza naszego pojazdu. Wygląda on tak. Zobaczcie, jaką robotę zrobił właśnie ten stippling. Moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Całe brudzenie silnika też także mi się podoba. Nie będzie go zbytnio widać, ale wygląda naprawdę kozacko. Teraz montujemy ścianę całego tego przedziału między silnikowym a przedziałem, gdzie jest załoga. Bardzo fajnie to pasuje, bez żadnych problemów. Kolejne przekładnie. I zabezpieczamy je tymi oto małymi końcóweczkami. Siedzenie wcześniej wspomniane, teraz możecie zobaczyć w pełnej krasie. Skórzane siedzenie, wytarte, wygniecione. Kolejne elementy silnika lądują już z tyłu. Pomalowane tak samo jak silnik wcześniejszym kolorem plate mail od Warpaintera. I bardzo ładnie wszystko weszło na swoje miejsce. Naprawdę ze spasowania części jestem bardzo zadowolony. Wcześniej wspomniana szafeczka z amunicją. Amunicja już jest w środku. Jak widzicie, ten kolor od AK trzeciej generacji bardzo fajnie wygląda. Szybkie skrzyneczki z amunicją, nie wstawię ich wszystkich, nie chcę, żeby pojazd wyglądał, że rusza z pełnym zapasem amunicji, więc...
Ale właśnie widzę, że jedna skrzyneczka została niepomalowana. Zbiornik paliwowy zamontowany na swoim miejscu i teraz druga burta całej wanny pojazdu. Sprawdźmy, spasowanie jest także ok. Do porządnego sklejenia dwóch powierzchni używam Tamiyi Extra Thin. Jest to klej na bazie acetonu, nadtapia troszeczkę plastik, więc jest naprawdę w tych etapach bardzo, bardzo pomocny. Dlatego go nazywają cementem. No i spasowanie dwóch ścianek, bardzo fajne, podoba mi się. Mamy już całą wannę złożoną z wnętrzem. Teraz tylny element wanny wraz z drzwiczkami rewizyjnymi do silnika. Sprawdźmy spasowanie także. No i moim zdaniem jest ok. Płyta tylnia, gdzie mamy całe jakby wywieczniki od silnika, traktuję je jeszcze wcześniej żyletką, taką z piłką od firmy CMK. Bardzo fajna żyletka. Delikatnie chcę wytrasować jakby te linie tych żaluzji. Według mnie są troszeczkę minimalnie za grube. Wcześniej powstały pył usuwam pędzelkiem, a powierzchnie, które miały kontakt właśnie z żyletką, traktuję właśnie klejem od Tamiyi, tym cementem, który resztę tego pyłu po prostu usunie. Więc moi mili, w dzisiejszym odcinku już to wszystko. Kolejny odcinek niebawem, jestem w trakcie renderowania już kolejnej części. Jeżeli podobało Wam się to, co widzieliście, cały proces budowy, to dajcie komentarz, dajcie łapkę w górę, zaraz pod filmem. A jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał, bardzo mnie to ucieszy. Po prostu czekajcie na kolejny odcinek. Z mojej strony to wszystko, żegnam się z Wami, trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć!